Dnia 24 września 2021 roku, w pięknym Centrum Kultury, imieniem Eugeniusza Poniatowskiego w Drawsku Pomorskim, odbył się wernisaż wystawy po Jeziorze Drawskie, piękne i bezpieczne. Są to najpiękniejsze prace nadesłane przez fotografów i fotografików, którzy zostali zaproszeni do udziału w projekcie i nadesłali swoje prace w drugiej połowie 2020 roku do organizatorów, którego byli drawskie strony internetowe oraz firma Stylbet. Partnerami projektu zostali Stanisław Cybula, starosta drawski, Marcin Naruszewicz, burmistrz Czaplinka, Janusz Garbacz, burmistrz Kalisza Pomorskiego, Krzysztof Czerwiński, burmistrz Drawska Pomorskiego oraz Krzysztof Zacharzewski, burmistrz Złocieńca. Uroczystość poprowadzili Kamila Marczewska-Cygan oraz Grzegorz Skurczyński. Ambasadorem wystawy był utytułowany fotografik Leszek Paradowski, który jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych, krajowych i międzynarodowych. Jest laureatem ponad 100 międzynarodowych konkursów fotograficznych w kilkunastu krajach świata. Na pomysł organizatorów odpowiedziało 54 fotografów, zarówno profesjonalistów jak i amatorów. Przesłane prace są piękne, a wybór dla organizatorów bardzo trudny. Spośród 270 prac, zdaniem organizatorów, wybrane zostały najlepsze, które są dzisiaj zaprezentowane na wystawie oraz wydanym na tę okoliczność albumie. 30 najpiękniejszych prac trafiło na wystawę i do pamiątkowego albumu. Oprócz tego do pamiątkowego albumu trafiło jeszcze kilka niesamowitych prac. Albumy te wręczone zostały podczas pierwszego wernisażu, a otrzymali je autorzy tych prac: Katarzyna Stasiek, Magdalena Lenart, Kamila Budzyńska, Maciej Krauze, Paweł Wolański, Radosław Dominowski, Jacek Liszewski, Robert Krawczyk, Bartłomiej Lenart, Henryk Skwirowski, Krzysztof Woźny, Tomasz Bielak, Rafał Kaczor, Marek Szczytkowski, Błażej Antonowicz, Jacek Wróblewski, Bartłomiej Bejnarowicz, Jakub Przybyła, Ewelina Berkowska, Monika Monkiewicz, Anita Balińska, Zbigniew Bociański, Tadeusz Brożek, Robert Stawicki, Wiesław Burkiewicz, Radosław Orski, Piotr Baran, Mirosław Kordos, Milena Hetlas, Izabela Klaudianies, Elżbieta Kordek, Beata Białach, Agnieszka Konowaluk-Wrotniak, Agnieszka Chwastek, Anna Krochmal, Krzysztof Hrynkiewicz, Michał Kuca, Magdalena Głuchowska, Marek Liszewski i Jacek Szymonowicz. Otrzymali je również starosta drawski oraz burmistrzowie zaangażowanych w projekt gmin Czaplinka, Kalisza Pomorskiego, Drawska Pomorskiego i Złocieńca. Uczestnicy wernisażu mają nadzieję, że w przyszłości organizatorzy jeszcze nieraz wespół ze starostą powiatu i burmistrzami miast zorganizują następne wernisaże poświęcone pięknemu Pojezierzu Drawskiemu. Podziękowania dla Adama Cygana, który reprezentuje drawskie strony internetowe, oraz dla Leszka Paradowskiego, reprezentującego firmę Stylbet.